Parlament Europejski oparty jest na wartościach, takich jak prawa człowieka, demokracja, wolność. I każdy, kto chce z Parlamentem Europejskim, czy w ogóle z Unią współpracować, musi wiedzieć, że tych wartości trzeba przestrzegać. Musi to wiedzieć również prezydent Nazarbajew. I jeśli chce kooperować z nami gospodarczo i politycznie, to nie może dochodzić do takich sytuacji, żeby wprowadzać stan wojenny na terenie jakiejś prowincji, czy też na przykład uwięzić Władimira Kozłowa tylko dlatego, że ma odwagę głosić oczywiste prawdy o tym, że ludzie mają prawo żyć w wolności, mają prawo się zrzeszać i mają prawo mówić, co mają ochotę. Kazachstan, jeśli nie będzie przestrzegał tych uniwersalnych, europejskich, ale też uniwersalnych wartości, nigdy nie będzie krajem, który zostanie zaproszony do wspólnoty europejskiej, do wspólnoty światowej. I prezydent tego kraju, jeśli dobrze życzy temu krajowi, powinien wiedzieć, że tylko współpraca z Parlamentem Europejskim i zaakceptowanie takich praw jak wolność, jak demokracja, zaakceptowanie prawa obywateli Kazachstanu do życia w normalnych europejskich warunkach, że to wszystko jest kluczem do tego, żeby Kazachstanowi żyło się lepiej, żeby Kazachstan był takim silnym państwem, na jakie zasługuje, żeby obywatele Kazachstanu mogli cieszyć się takimi wartościami, jakimi cieszą się dzisiaj zwykli Europejczycy. I tylko wtedy prezydent Nazarbajew będzie szanowany na Zachodzie i w całym świecie nie jako dyktator, nie jako człowiek, który wysyła wojska przeciwko swoim obywatelom, ale jako prawdziwy przywódca narodu. Musi to zrozumieć, bo wcześniej czy później Kazachstan będzie miał dokładnie takie same warunki życia swoich obywateli, jak ma Europa. To jest tylko decyzja samego dyktatora oraz wszystkich tych, którzy dzielnie walczą o prawa człowieka w Kazachstanie. Liczę na to, że pan Nazarbajew zrozumie, jaki jest interes Kazachstanu, że będzie akceptował to, co jest w Europie u nas standardem, a wszystkim tym, którzy dzisiaj walczą w Kazachstanie o prawa człowieka, o wolność, mówię, trzymajcie się, będziemy was wspierać, podziwiamy waszą odwagę i po prostu się nie dajcie. Zwyciężycie, wcześniej czy później, ale zwyciężycie. Wszystkiego dobrego.